Oba. Halo? MCHTV3 Sen Test. MCHTV3 Sen. Już wszystko działa, ruszamy. To witam serdecznie na moim Twitchu. Teraz właśnie uruchamiam grę, już wszystko poinstalowane tutaj. Myślę, że mnie słychać i widać. Więc zapraszam chętne osoby do subskrybowania kanału, jak i podróżowania ze mną i donatowania kanału, udostępniania i twitchowania kanału, czy tam inne rzeczy. To jest mój pierwszy dzień na Twitchu, gdzie zaczynam moją przygodę. Tutaj muszę też przyciszyć, żeby nie było pogłosu, żebyście dwa razy tego samego nie słyszeli, bo na telefonie mam pogłos samego siebie, czy działa tutaj wszystko. Jeśli są osoby chętne do subskrybowania kanału, to zachęcam. Tutaj do pisania, rozmawiania na każdy temat. Z czasem ten kanał się będzie rozwijał. Im będę miał więcej czasu, tym więcej będę nadawał na tym kanale. Wcześniejsze filmy z Euro Truck Simulation możecie znaleźć na moim drugim kanale na YouTubie. Link znajduje się w opisie filmu. Jeśli oczywiście jest taki owy, bo nie mogę tutaj nic innego zobaczyć. Na telefonie, bo sprawdzam. Ale widzę, że jest link do YouTube'a. Tak, w opisie. Dam tu, że się polubiłem. A nie, nie mogę tego. Byłem przestał, damy dzwoneczek jeszcze sobie. Dobrze. Tak. No.
Mam, że tu jest wszystko. Informacje. Harmonogramu jeszcze nie mamy. Widzę filmy, już jakiś się mi tutaj nagrał. Tak mówię, jest to mój pierwszy transmisja na Twitchu. Ale zaraz zaczniemy jakąś podróż. Przejdziemy na kanał, potwierdź. Widzę, że tak. Telefon połączy mnie z YouTube'em. Tak, połączyło mnie, jest kanał na YouTubie. Więc zapraszam do pisania tutaj na tym kanale, do rozmowy. Wiem, że osoby piszące na kanale mogą dopiero od pół godziny, którzy będą mnie obserwować i dopiero czat im się uruchomi. Więc tutaj będziemy na tym kanale już częściej, będziemy powoli rezygnować z kanału YouTube'a, chyba że będę kopiował filmy z Twitcha na YouTube'a, a z YouTube'a z czasem przeniosę filmy na Twitcha. Więc teraz, żeby już dłużej nie opóźniać, zaczniemy już grę, wycieczkę po Euro Truck Simulation. Jeszcze zobaczę tylko, czy jest dźwięk z Euro Truck Simulation, czy mnie dobrze słychać. Więc będzie się przez chwilę słyszał samego siebie. Dobra, jest, tak, działa wszystko w porządku, tak jak ma działać. Więc zaczynamy i kontynuujemy grę. Tutaj czytaj, gra się wczytuje. Jeśli ktoś chce mnie zadonatować, to proszę o zeskanowanie kodów QR widocznych na ekranie lub w opisie filmu. Jeszcze będziemy musieli tylko dostroić kierownicę, jak to zawsze kierownica mi się wyhacza. Witam nową osobę oglądającą. Zapraszam do pisania czatu za pół godziny, bo nowe osoby mogą po pół godzinie obserwacji dopiero na moim czacie pisać. Ale zapraszam do zadonatowania, jak i subskrybowania tego kanału. Będzie tutaj coraz więcej treści. Jest to mój pierwszy dzień na Twitchu. Wcześniej nadawałem na YouTubie, teraz przychodzę na Twitcha. Chcę tutaj zacząć lepiej to streamować. Widzę, że stream na Twitcha działa lepiej niż na YouTubie. Więc drogi widzu, jeśli chcesz tutaj być dłużej ze mną, to zapraszam serdecznie. Za pół godziny ci się odkoduje obraz, znaczy czat do pisania. Zasubskrybuj mój kanał, polub go i udostępnij filmik szerszej publiczności. A widzę, że na Twitchu, z tego co obserwowałem, ZTS-em osób z Polski jest bardzo mało. Musimy postawić sobie kierownicę.
bo jak zawsze nie wiem, czy ale mi wyhacza kierownicę, schodzi tutaj z powrotem do zera za każdym wyłączeniem gry, więc muszę dawać za każdym razem, a nie ma zapisz, żeby zapisało. Bo na nie wiemy, jedziemy na dół, nie ma nic do zapisu, więc zostawiamy tak jest. I wychodzimy stąd. I wyjeżdżamy sobie o rynek pracy, rynek przewóz, przesyłek. Grę. Nie wiem, nie widzę. Za 700 tysięcy weźmiemy transport z Finlandii, ale z tego co pamiętam, to chyba jest sobie we Finlandii, bo tam chyba widzę teraz niebieski wskaźnik. To więc tak, z Finlandii weźmiemy aż do Hiszpanii przesyłkę, będziemy mieć przez z Finlandii przez Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę, Niemcy, Francję, aż do Hiszpanii. Szkoda tylko, że nie mamy tutaj obleganej teraz przez Rosję, Ukrainy. Mamy Rumunię, ale nie mamy Ukrainy. Nie mam jeszcze tego moda niestety na ten kraj. Bo z chęcią bym wspomógł transmisją Ukraińców. No ale niestety nie mogę tutaj nic na razie zrobić. Mam tak, jakie mam mody. Gramy na tych, na których mamy, więc zapraszam do jazdy. Będziemy przewozić jeszcze generatory wysokoprężne. Znaleziono sygnał GPS. System gotowy do pracy. Troszeczkę mikrofon tu przeszkadza, ale mikrofon jest czuły. Nie musi być aż tak blisko. A widzę, że mamy samochód uszkodzony i naprawiony po ostatnich przygodach. ...12 km teraz będziemy musieli się udać po transport. A widzę, że już zaczyna przycinać, że są spadki. Skręć w prawo.
Skosiliśmy znaczek. Paliwa mamy tak dużo. Ale jak będzie gdzieś po drodze stacja, będzie niejedna, to się zaatakuje. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Jeśli wam klatkuje gra, to jest jeszcze wszystko tutaj u mnie niedostosowane, ale widzę, że na podglądzie na Twitchu, na telefonie idzie mi płynnie. Ale spróbujemy tutaj jeszcze jedną rzecz ustawić. Muszę wyjść z gry. Niech se trąbią, to jest tylko gra. Spróbuję odciążyć troszkę komputer z jednej rzeczy. Tutaj nie będzie już podglądu wideo. Ale mam podgląd na innym, więc na telefonie. Gdzie jest odrębny już proces renderowania, więc zobaczymy teraz, czy będzie też przecinało. Aha, wracamy do gry. No i widzę, że nawet idzie płynniej. I jedziemy. Jedź prosto. Przygotuj się do skrętu w prawo. Musimy przepuścić pociąg. A ten co? Czemu się na przejeździe zatrzymał? Czyli skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Ułaku. Zagapiłem na telefon. Skręć w prawo. Kolejna trasa za nami. Oby więcej takich.
do roboty. No i zaraz załadujemy, tylko muszę tutaj jedną rzecz jeszcze ustawić. A mianowicie czas do odliczania live'u, bo widzę, że wam się nie wyświetla. Chwilka, moment, i już wracamy do gry. Widzę, że już jest na ekranie, na podglądzie. Dajemy na zapisz i wracamy do gry. Ruszamy w trasę. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. No i dzisiaj jedziemy do Hiszpanii. Skręć w prawo. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo.
przed nami 1300, znaczy, przepraszam, 3720 km jazdy. Jedź prosto. Trzymaj się prawej strony, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. Na razie jeszcze nie będziemy tankować, bo jeszcze jest dużo paliwa. Jeśli ktoś coś chce ze mną porozmawiać, zapraszam do zadawania pytań na czacie. Jedź prosto, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Przynajmniej bardzo, bardzo dużo trasy. Trzymaj się lewej strony. Film będzie dostępny tutaj na kanale na Twitchu, jak i dostępny będzie również na kanał na YouTube. Po zakończeniu live'a będzie film przesyłany na YouTube'a. A z czasem jeszcze spróbuję zrobić transmisję równoległą z Twitcha i YouTube'a na oba kanały. No i jeszcze samo nam będzie gasnął, a niestety nie mamy już kasy na naprawianie. Szukanie nowej trasy. Tak jest, jak jest człowiek się zagapi. Nie wiem czemu, ale nie mogę ruszyć do przodu. No i jeszcze się musiał wyrąbać. Nie wiem czemu, ale gra mi teraz zaczęła klatkować.
Nie wiem, co się dzieje z grą. Co się dzieje, ale strasznie mi przymuliło grę, więc drodzy widzowie, na chwilkę muszę ETS-a wyłączyć. Muszę zestartować grę. Coś się z grą podziało, że w ogóle grać się nie da. Ale zaraz wam odczytam. Mamy w ogóle internet. Gdzie taki piękny basen na Iberii. Teraz po chwilę poczekamy, nim się gra wczyta. Ja sobie, drodzy widzowie, poczekamy chyba, nim się gra wczyta. Jak widzicie, stanęło w miejscu. Zobaczymy teraz, czy będzie haczyć gra. Okej, ruszajmy. Może jakieś bugi powyskakiwały w grze.
Trzeba grę zresetować. Ale widzę, że jeszcze muszę. Bo po resetowaniu poszła kierownica. No oczywiście. To co? Jestem tak poobijany, że w całości chyba nie dojadę do tej Hiszpanii. Ale już jedziemy. Ważne, że przed siebie. Paliwa mamy na 750 km jazdy. Czyli to tak gdzieś 3100 km będziemy mogli zatankować. No nie wiem, czemu mi zlagowało grę, że w ogóle nie chciała gra reagować. Trzymaj się prawej strony. Może już za dużo rzeczy mam powalczone w komputerze. Może niektóre rzeczy będę musiał wyłączać. Jest to mój pierwszy stream na Twitchu, więc dopiero tutaj wszystkie ustawienia próbuję dostrajać. Ale z czasem wszystko to będzie działało bardzo dobrze, bo wszystko będę robił w tym kierunku, żeby na Twitchu zacząć streamować i zdobywać jak najwięcej widzów. Myślę, że do godziny, do końca live'u, czyli tą godzinę co mamy, przynajmniej do Polski dojedziemy. Jeśli są osoby chętne do pisania na i poznaniu mnie, to zapraszam do subskrybowania kanału, osoby, które będą subskrybować, czyli obserwować mój kanał od pół godziny minimum, to mogą na moim kanale pisać. Dzisiaj jedziemy z towarem do Hiszpanii.
Wiem, że mi silnik gaśnie, ale jesteśmy poobijani, mieliśmy przecież ten duży, poważny wypadek poprzez zlagowanie się gry. Bo nawet nie wiem jak wam, ale mi na ekranie tym drugim, na którym się teraz patrzę, na którym gram, strasznie gra zaczęła lagować i nie dało się. Jak spadło, FPS-y wpadły do 1-2 klatek. Trzymaj się lewej strony. Cały zapis tego live'a, którego teraz właśnie trwa, będzie dostępny na Twitchu, jak i na moim drugim kanale na YouTubie. Tak jak mówiłem wcześniej, jestem dupkiem. To prawda. Teraz to już musimy iść do naprawy. Obliczenie nowej trasy. No to niestety znów padamy w debet. Musimy poważnie naprawić ciężarówkę. No i tak jeszcze 600 będziemy do przodu. Dajemy na jazdę i jedziemy. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Teraz już mamy mało benzyny, paliwa, więc tutaj na tą pobliską stację sobie zjedziemy. Tak już jesteśmy poważnie na depecie. No i jeszcze dołożyć. Aha, nie zjedziemy. Czy zjedziemy? Trzymaj się bez prawej strony. A następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. Szukanie nowej trasy. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Thank you.
skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. O godzinie 15 będzie przerwa. I ze streamem może wrócimy gdzieś koło godziny 18. Myślę, że w ciągu tej godziny zrobię, przynajmniej zejdę do 3000 km. I już nie będę uszkadzał ciężarówki. Bo my z długą nigdy nie wyjdziemy. No to się zawiesiliśmy na znaka. Co chcieliśmy wziąć zakręt, no ale dobra, jesteśmy. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Zacznę mi gra wariować. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Ale tam mieliśmy, nieważne, znajdę nową trasę. Troszeczkę możemy przejechali. Mieliśmy jechać pod tych dwa mostach. Ale zmieniliśmy sobie trasę. Samochód nieuszkodzony, to od razu lepiej jeździ.
Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. O godzinie 15 robimy przerwę. Następny stream może dzisiaj o godzinie 18. Dzisiaj króciutki stream godzinny, czyli jeszcze 40 minut i stream będzie zakończony. Trzymaj się lewej strony. Godziny muszę dojechać do 3000 km. Jeśli widzowie chcecie się coś o mnie dowiedzieć, zapraszam do zadawania pytań, subskrybowania kanału. Więcej informacji również u mnie na moim drugim kanale na YouTubie, na MCHTV2. Taka sama nazwa jak tutaj na Twitchu, tylko z dwójką. Tu jest trójeczko. Jedź prosto. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo.
teraz jedziemy w kierunku portu, gdzie będziemy, załadujemy się na statek. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Pytanie, gdzie mam jechać? Lerma prostutko. Bo tu jest brama. W porządku, znajdźmy inną trasę. Tam było już 330 parę kilometrów. Teraz będziemy mieć 3123, 200 km przepłynęli promem. Jedź prosto. To nam 35 minut live'a i do pokonania 120 km. Skręć w prawo. Jak mówicie, drodzy widzowie, którzy i tak mnie chyba nie oglądacie, bo jest tylko dwóch widzów, czyli ja i ja. Zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda.
Przepiękna autostrada przed nami. Trzymaj się lewej strony. Zjedź w lewo. Gdzie się ryjesz? Jeszcze pół godziny gry. Ciekawe, czy dojadę dzisiaj w te pół godziny na teren Rzeczpospolitej Polskiej, czy do Polski. Trzymaj się prawej strony. Już jesteśmy w Sztokholmie. Sztokholm, tylko przelecimy jak rakieta. Jedź prosto. Takim mostem, jak widać w tle, to chciałbym się przejechać. A to z tego tło, na pewno tam jazdy nie ma. Bo widzę na mapie, że tam się nie ma jak dostać.
czatu nam live'a nam zostało na 27 minut. Zobaczymy, ile zdążymy przejechać przez te 26 minut live'a. O godzinie 15 pauzujemy. Jedź prosto. I dopiero tachograf puszcza mnie o godzinie 18 na live'a. Ile zdążymy kilometrów przejechać, tyle przejedziemy. Tereny wojskowe. Prosto.
Wiem, że mam stanął zegarek. I też gra zaczyna przycinać, ale kontroluję czas na zegarku zewnętrznym. O godzinie 15 równej będzie zatrzymanie streama. I do 18 przerwa. Ale raczej chyba na najbliższym parkingu zjedziemy i zatrzymamy streama. Trzymaj się prawej strony. Zjedź w prawo. Gdzie się straży ryjesz? Nie jedziesz na sygnale. Prosto. Tak jak mówiłem, zjeżdżam na najbliższym parkingu. Na postój. Przeliczam trasę.
kogoś tu poblokujemy i chuj. Nikt tu nie wyjedzie. Będzie musiał cofać. Hehehe, poblokowani. Dobra. Na dzień dzisiejszy, na tą chwilę jest chwilowy postój, bo coś zaczęło się dziać z Twitchem i z grą. Może muszę mniej rzeczy mieć pozałączanych. To jest mój pierwszy dzień transmisji. Transmisja próbna na Twitchu. Ale widzę, że to lepiej działa na Twitchu niż na YouTubie. Tylko jak widzę, na razie nikt nawet nie jest chętny do mnie napisać. No szkoda. No ale pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia za 3 godziny.